Mam nadzieję, że mieszkańców, którzy nas oglądają, albo będą oglądać, przedstawicieli prasy. Proszę Państwa Radnych o wciśnięcie przycisku kworum. W sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum. Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego, przedstawienie porządku obrad. Zatem punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji. Punkt czwarty, informacja przewodniczącego rady o działalności Rady Miejskiej w Mniosławiu w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty, sprawozdanie burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji. Punkt szósty, rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach. Podpunkt A. Przystąpienia sołectwa Mikuszowo do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020. Podpunkt B. Przystąpienie sołectwa Pałczyn do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020. Podpunkt C. Powierzenia burmistrzowi gminy Miłosław uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz zakorzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność gminy Miłosław. Podpunkt D. Zmiany uchwały nr 18 na 138 na 19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Miłosław na lata 2020-2027. Podpunkt E. Zmiany uchwały nr 18 na 139 na 19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. Punkt 7. Pytanie i wnioski radnych. Punkt 8. Wolne głosy i informacje. Punkt 9. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jakieś uwagi? Więc zmiany porządku obrad? Nie widzę. Zatem przechodzimy do punktu trzeciego, zatwierdzenia protokołu poprzedniej sesji. Protokół zwyczajowy wystawiony w Biurze Rady, ale także przesłany Państwu na programie e-sesja. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę, zatem przejdziemy do głosowania. A przepraszam. Znaczy nad porządkiem nie musimy, jeżeli nie ma żadnych zmian w porządku obrad, nie musimy głosować. Jeżeli byłyby zmiany, wtedy musimy zatwierdzić. Na zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji. Za przyjęciem protokołu poprzedniej sesji głosowało 14 radnych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym. Informacja została Państwu przesłana w programie e-sesja. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu piątego. Sprawozdanie burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do Pana Burmistrza? Nie widzę. Przechodzimy do punktu szóstego. Rozpatrzenie projektu uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach. Punkt A. Przystąpienie sołectwa Mikuszewo do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020. Uchwałę przedstawi Pan Burmistrz. Proszę bardzo. Jest włączony. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Uchwała w sprawie przystąpienia sołectwa Mikuszewo do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020. Na podstawie stosownych przepisów prawa przygotowany został projekt uchwały. Tak jak mówiłem, na komisji wspólnej gmina Miłosław zgłasza do programu Wielkopolska Odnowa Wsi sołectwo Mikuszewo. Wynika to z zebrania wiejskiego, na którym mieszkańcy sołectwa Mikuszewo podjęli decyzję, żeby gmina Miłosław przystąpiła do tego programu. Wyznacza się lidera w osobie pani Doroty Antkowiak, wyznaczona gminnego koordynatora, panią Katarzynę Kupi. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 14 głosach za przyjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do uchwały numer 6b. Po przystąpieniu sołectwa Pałczyn do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 uchwałę przedstawi Pan Burmistrz. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Uchwała w sprawie przystąpienia sołectwa Pałczyn do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020.
Również jak poprzednia zostało to zatwierdzone na zebraniu wiejskim w Pałczynie. Wyznaczono lidera w osobie pani Zofii Przybylskiej oraz koordynatora w sprawie osobie Katarzyny Kuś. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa rady ma pytania odnośnie projektu uchwały? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Panie radny Pęczak. To pani radny pan jeszcze raz wyłączy i włączy, bo on cały czas będzie czekał. Dziękuję. Rada Miejska 14 głosami za przyjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały o numerze 6C. Powierzenia burmistrzowi gminy Miłosław uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz zakorzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność gminy Miłosław. Uchwałę przedstawi pani sekretarz Anita Kraska. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt tej uchwały jest podyktowany tym, że aby burmistrz mógł ustalić w drodze zarządzenia ceny i opłaty za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz zakorzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność gminy Miłosław, musi mieć do tego upoważnienie Rady Miejskiej wyrażone w drodze uchwały. Projekt był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani sekretarz. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 14 głosach za podjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani sekretarz. Przechodzimy do uchwały nr 6D. Zmiany uchwały nr 18 na 138 na 19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Miłosław na lata 2020-2027. Uchwałę przedstawi pani skarbnik Alina Kocięba. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, pan burmistrz przedstawia państwu zmiany, które wynikają ze zmian w zarządzeniach wcześniej sporządzanych przez pana burmistrza oraz bieżącej uchwale budżetowej. Wprowadzono także dane ze sprawozdań oraz spłaty rat z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, ale w przedsięwzięciach wprowadzamy nowe zadanie usługa doradztwa podatkowego, a także zwiększamy adaptację kina społecznościowego w Orzechowie o kwotę 1640. To są wszystkie zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Czy ktoś z państwa rady ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę, zatem przejdziemy do głosowania. Rada Miejska przy 14 głosach za przyjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do ostatniej już uchwały dzisiejszego dnia. W punkcie 6e zmiany uchwały nr 18 na 139 na 19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. Proszę panią skarbnik Alinę Kocięb. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o zmiany w zakresie dochodów, to zwiększają się o kwotę 463 968,26 groszy. Zmiany te wynikają w szczególności z uzyskaniem środków z funduszu dróg samorządowych w kwocie 404 789, zmniejszeniem subwencji, a także środkami ze Starostwa Powiatowego na działalność warsztatów terapii zajęciowej. I to właściwie są, i 100 tysięcy otrzymaliśmy także z województwa wielkopolskiego na rozbudowę szatni sportowej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu Szatnia na Medal. Jeżeli chodzi o wydatki, 516, zwiększenie tutaj jest na przebudowę drogi ulicy Wojska Polskiego w Miłosławiu. Są to zarówno środki zewnętrzne, jak i środki własne. 801 tutaj są zmiany w związku z zmniejszeniem subwencji, a także zwiększeniem planu wydatków w jednostkach oświatowych w związku z wprowadzeniem wypracowanych dochodów za rok 2019.
853,115 pan starosta zwiększa środki na działalność warsztatu terapii zajęciowej. Na kino społecznościowe zwiększamy 1640 i także szatnia na medal przenosimy 100 tysięcy własnych środków plus środki, które otrzymaliśmy z województwa wielkopolskiego, te 2840 na wydatki inwestycyjne na realizację zadania szatnia na medal. Wydatki zwiększamy o kwotę 743,76. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Czy ktoś z państwa rady ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 14 głosach za podjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Jest to koniec pakietu uchwał. Teraz przechodzimy do punktu 7. Pytania i wnioski radnych. Czy ktoś z państwa rady ma jakieś pytania? Proszę, pierwszy pan radny Rafał Nowaczyk. Ja mam pytanie względem tego programu Odnowa Wsi Wielkopolska. Rozmawialiśmy na komisji wspólnej, że nasza wieś, jaka Sołecko, może przystąpić w przyszłym roku, a ten program tworzy się od 2013 do 2020, czyli w 2021 już wiadomo, że będzie następna kontynuacja tego programu, czy nie? Bo tak trochę inaczej rozmawialiśmy, że możemy przystąpić jako wieś czy sołectwo w przyszłym roku, no ale rozumiem, że ten program kończy się w tym roku. Rozumiem. Pani skarbnik, niech pani podejdzie do mównicy i wyjaśni. Dziękuję bardzo. Państwo do końca roku możecie przystąpić do programu. Realizacja w tym roku jeszcze niestety nie uda, bo to chyba drugi rzut już do końca czerwca. Natomiast w przyszłym roku na pewno będzie kontynuacja tego zadania. Dziękuję pani skarbnik. Czy pan radny Rafał Nowaczyk ma jeszcze jakieś pytanie odnośnie tego tematu? Nie, dziękuję. Dziękuję. Teraz udzielam głosu panu radnemu Andrzejowi Wnukowi. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja mam taki apel. Zbliżają się wybory 10 maja. Nie wiem, czy one się odbędą. Moim zdaniem nie powinny się odbywać w obecnej sytuacji prawnej, ale apeluję, aby nie udostępniać moich danych osobowych żadnym podmiotom gospodarczym ani nikomu innemu, jeżeli jest to niezgodne z przepisami i z przepisami prawa. Ten apel kieruję w imieniu własnym, jak i w imieniu osób, które rozmawiały ze mną na ten temat, aby takie rzeczy nie robić. Jeżeli się oczywiście przepisy zmienią, jeżeli będzie dopuszczalne, to oczywiście wszystko zgodnie z prawem robimy, ale obecna sytuacja przed 10 maja jest skandaliczna. Te wybory w ogóle nie powinny się odbyć. I panie burmistrzu, mam jeszcze drugie pytanie w kwestii suszy. Czy mamy plan, program, działania na temat tego, jak przeprowadzić kampanię społeczną o oszczędzanie wody? Jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o korzystanie z wody? Czy można tą wodę używać, czy nie można? Czy moglibyśmy pomyśleć nad jakimś programem zakupu zbiorników do zbierania deszczówki? Czy jakieś udogodnienia, czy jakieś zmiany techniczne w domach, na przykład woda z umywalek na przykład mogłaby służyć do podlewania ogrodu, jakieś rozwiązania techniczne, czy jakiś program mamy gminny, czy planujemy, czy pracujemy nad tym, żeby oszczędzać wodę, bo woda staje się takim złotem teraz i jest bezcenna. Nawet z tego, co teraz słychać, że w tym roku to będzie największa susza od 150 lat. Dziękuję pani radny. To koniec pytań, tak? Tak. Panie burmistrzu, od razu panu odpowiem? Dobrze. Teraz udzielam głosu panu radnemu Jarosławowi Sobczakowi. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, moje pytanie właściwie nawiązuje troszeczkę do wypowiedzi tutaj pana Andrzeja Wnuka, a chodzi mi o to, żebyśmy, może nie z wnioskiem, ale z zapytaniem do Wód Polskich, o przegląd naciekach wodnych, zastawek i tak dalej. Chodzi mi generalnie o to, żebyśmy zablokowali odpływ naszych wód wiosennych. No teraz już oczywiście jeszcze można w jakimś sensie to uczynić, bo nie wiem, czy to jest tak do końca kontrolowane i czy
gdzieś tam sobie zdają sprawę o skali tego zdarzenia tutaj w Miosławiu i na naszych kanałach i innych ciekawotnych. Żebyśmy to gdzieś do Wód Polskich zgłosili i żeby tam, gdzie można, te odpływy z terenu gminy, bo nawet pewnie dalej, powinniśmy zablokować. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Poproszę pana burmistrza Roberta Gruszczyńskiego. A, przepraszam, jeszcze radna Hanna Spychała, bo nie wskoczyło mi. Proszę bardzo. Ja mam pytanie dotyczące segregacji śmieci, ponieważ jestem w tej może szczęśliwej sytuacji, że mieszkam w budynku wielorodzinnym. Wywożenie śmieci u nas odbywa się w terminach normalnych i dodatkowe są terminy, czyli na przykład jeżeli dzisiaj wywożone były odpady zmieszane, to w tym samym dniu odbierane są od nas odpady bio. Są one w tym samym czasie wrzucane do jednego pojazdu. Czy potem na stacji przeładunkowej odbywa się segregacja tych odpadów, czy idą one jako zmieszane dalej? Dziękuję pani radny. Proszę o udzielenie głosu panu burmistrzowi. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, to zacznę od końca, od pani radnej Spychały odnośnie segregacji śmieci. Z informacji, jakie my posiadamy, powinno bio trafiać do osobnego auta. Ja już wczoraj miałem telefon, że takie sytuacje miały miejsce w Miosławiu. Dzisiaj zgłaszałem tą uwagę panu Piotrowi Zaworskiemu. Ma wyjaśnić z firmą, ponieważ my płacimy za śmieci, które dojadą z strumień segregowany. Co prawda zdziwiła nas ostatnio reakcja firmy Urbis, która od 1 stycznia tego roku za śmieci, tak zwane PET, czyli ten strumień selektywnie zbierany, okazuje się, że obciąża nas dodatkową opłatą z tego względu, że powinniśmy zmienić po raz kolejny regulamin i oddawać same śmieci PET, które są tylko butelki plastikowe, a już nie mogą tam trafiać, na przykład kartoniki po mlekach, które są, nie nadają się do PET-u i się okazuje, że teraz dodatkowo oni każdy przesegregowany strumień PET obciążają nas dodatkową opłatą. Nie, to są już, można powiedzieć, paranoje, ponieważ mogliśmy w zeszłym roku działać na tym strumieniu, a oni nawet nas nie poinformowali. Odnośnie bio, myślę, że wyjaśnimy to z firmą Iglewski i będziemy żądać od nich wyjaśnień. Odnośnie suszy i sytuacji, która ma miejsce na terenie naszej gminy i pewnie nie tylko. Ja akurat wczoraj miałem okazję rozmawiać z prezesem Tłoczkiem, ponieważ dochodzą już do nas sygnały, mieszkańcy sami nawet zgłaszają informację, że może warto by było już wprowadzić zakaz podlewania ogródków działkowych, żeby zacząć oszczędzać tą wodę. I myślę, że w najbliższym czasie będziemy zwracać na to uwagę szczególną i zastanawiać się nad tym, czy te ograniczenia zużycia w ogóle wody w jakiś sposób nie wprowadzić. W chwili obecnej kierownik czy prezes Tłoczek ma już spięte jakby wszystkie stacje uzdatniania wody w system taki elektroniczny, że ma dostęp 24 godziny do wszystkich studni i analizuje i obserwuje, jak wygląda ilość wydobywanej wody, jak wygląda zużycie. Więc w chwili obecnej jakby nie ma zagrożenia, żeby tej wody brakowało. Wiem, że wczoraj w Orzechowie była taka sytuacja, pracownicy, którzy dyżurują popołudniami, mają teraz zwracać uwagę na większe pobory w wodach gdzieś przy hydrantach, przy podlewaniu przez rolników ewentualnie i będą zwracać uwagę, żeby tego typu sytuacje nie miały miejsca. Myślę, że będziemy reagować i przygotowujemy się do tego, że rzeczywiście rok będzie szczególny, nie tylko epidemia, ale także susza i brak ten. Odnośnie cieków wodnych, myślę, że tutaj tak jak pan Jarek powiedział, ja mam okazję dość często chodzić wzdłuż Miosławki w stronę Lipia i tej wody już brakuje na tym cieku od kilkunastu albo kilkudziesięciu dni. Jak rybacy spuścili już wodę całkowicie z zimochowów, to już można powiedzieć, że wysycha to całkowicie. I myślę, że to jest problem, który dotyczy nas wszystkich, ale też mieszkańców całego kraju. Odnośnie apelu radnego Andrzeja Wnuka, ja tu sobie przygotowałem rozpiski na punkt 8, ale odnośnie spisu wyborców. Ja dzisiaj odmówiłem wydania spisu wyborców mimo nacisków służb wojewody, nacisków Poczty Polskiej, straszenia wójtów, burmistrzów, prezydentów tym, że nawet w dniu jutrzejszym zostaniemy odwołani, zostaną wprowadzone zarządy komisaryczne. Nie będziemy wydawać, łamać prawa, a my tutaj
przyszliśmy po to, żeby służyć mieszkańcom i zarządzać tym samorządem zgodnie z prawem, a nie po to, żeby przyjść i łamać prawo i wykonywać polecenia służb, które nas nie wybierały. Więc tutaj myślę, że wszyscy burmistrzowie z terenu powiatu wrzesińskiego odmówili i będziemy wspólnie razem działać dla dobra naszych mieszkańców. Jeszcze odnośnie sołectwa Skotniki, to już pani skarbnik wytłumaczyła. Dziękuję. Zabiorę jeszcze głos w punkcie 8. Nie? Udzielam głosu panu radnemu Adamowi Pańczakowi. Ja mam też pytanie odnośnie śmieci, w sensie, czy już coś wiadomo na temat śmieci od gospodarstw rolnych, czy jakieś zostały podjęte kroki, bo rolnicy skarżą się, że już w niektórych gminach ten system działa, u nas jeszcze nie bardzo, dlatego właśnie stąd moje pytanie, czy coś tam już ta sprawa jest posunięta dalej, no bo jest to sprawa dosyć problematyczna i no nie ma co z tym robić, jeżeli tak dalej będzie to wyglądało. Boję się, że mogą niektóre śmieci trafić do lasów, czy tam po prostu w teren mogą zostać na nowo wyrzucane. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Panie burmistrzu, jeszcze mam dwa zapytania, także dobra, chcę od razu odpowiedzieć. Czy... Nie, to spokojnie. Dobrze. Teraz udzielam głosu panu radnemu Andrzejowi Wnukowi. Proszę bardzo. Odnośnie jeszcze suszy, panie burmistrzu, proponuję takie rozwiązanie, bo problem wody to jest problem, który narasta i rozwiązania, które tutaj usłyszałem o tym, jakie pan podejmuje, są słuszne, ale myślę, że trzeba działać długofalowo i jest takim jednym rozwiązaniem, to jest to, co wprowadzono we Wrocławiu. Prezydent Jacek Sutryk wprowadził zakup pojemników do zbierania deszczówki, żeby rozpoznać się w kwestii nowoczesnych rozwiązań, jeżeli chodzi o zbieranie wody, oszczędzanie wody, bo myślę, że tych rozwiązań kilka jest i sam staram się je wprowadzać, żeby pomyśleć właśnie nad takim całościowym programem i takim programem na wiele lat, bo z tego co widać, przyroda się zmienia, klimat się ociepla, no mamy dzisiaj końcówkę kwietnia, a temperatura jest wyższa niż w lipcu i w sierpniu czasami, także nam się wszystko teraz odwraca i dobrze by było, żebyśmy jako gmina tutaj myśleli już tak długofalowo, co by można było zrobić, bo ta deszczówka świetnie by się nadawała do podlewania, do wykorzystania u siebie w ogrodzie i wtedy oszczędzamy w ogóle zużycie wody, bo te wody podskórne, wody gruntowe też się będą kończyć i te problemy myślę, że będą się pojawiały każdego roku, nawet jak będziemy ograniczać. A patrząc teraz na pandemię i na te możliwości, że wszystko co kupujemy w sklepach jest różnej jakości, że może to podlewanie ogródka przez ludzi może by ich trochę skłoniło do tego, żeby ten ogródek mieć i siać i sadzić coś dla siebie na swoje potrzeby. I chciałem coś jeszcze i zapomniałem. Aha, odnośnie wyborów. Panie burmistrzu, jeżeli przyjedzie komisarz, to proszę dać znać i my tego tutaj, tą osobę tutaj odpowiednio powitamy, tak? I zrobimy akcję wsparcia dla burmistrza za działanie zgodnie z przepisami i z prawem, żeby nie było takiej sytuacji, że pan będzie sam tutaj i wszystko? Dziękuję bardzo. Udzielam jeszcze głosu pani radnej Marii Brzozowskiej. Ja chciałam zapytać w związku z tym, że w okresie tej pandemii teraz odczyty liczników były ryczałtowo. Jak to ma dalej wyglądać? Bo po prostu w tym momencie to każdy mieszkaniec ma nie dopłatę niż nadpłatę. No i następne rachunki w związku z tym będą o dużo większe. I jak to, czy w jakiś sposób możemy to unormować, czy jakiś inaczej to rozwiązać, żeby po prostu mieszkańcy nie zalegali z płatnością za pobór wody. Bo ten ryczałt to po prostu w wielu domach się nie sprawdza, bo po prostu dużo więcej było pobrań i zużycia niż wykazują teraz w tym momencie ten ryczałt wykazuje. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Ad vocem pan radny Andrzej Wnuk. Ja proponuję ten system, który tutaj pani koleżanka się pytała odnośnie zużycia wody. Można zadzwonić i albo można jakiś system wymyśleć,
zgłaszania informacji, jakie mam realne zużycie wody. Przecież teraz w dobie internetu, w dobie tego, co się teraz dzieje, możemy napisać na stronie internetowej, jakie jest moje zużycie wody i dostęp do tej informacji ma tylko Zakład Gospodarki Komunalnej. Na zwykłym arkuszu googlowskim można to zrobić, chociaż nie jest zabezpieczone dokładnie, ale można byłoby tak wprowadzić taki system. Dziękuję pani radny. Głos udzielam jeszcze panu radnemu Jarosławowi Sobczakowi. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałem jeszcze raz podkreślić to, o czym mówiłem, że oszczędności, jasne, że to oszczędności na pierwszym miejscu w każdym gospodarstwie, natomiast tę wodę trzeba zatrzymać wiosną, bo wtedy nie będziemy musieli rezygnować z podlewania ogródka tak szybko. Jeśli nadejdzie taka konieczność i ostateczność, to oczywiście takie zakazy też można wprowadzić, ale to tak na marginesie. I jeszcze raz mówię, trzeba zatrzymać te wody, które z terenu naszej gminy, w ogóle z terenu Polski odpływają do morza i stają się w tym momencie zupełnie stracone. Może nie zupełnie, ale stracony jest ich sens tutaj przyrodniczy i rolniczy. A do pana wnuka mam takie pytanie. Co się stało, że pan wnuk tak bardzo troszczy się o nieprzekazywanie tych danych? Czy to jest właśnie troska spowodowana zagrożeniem epidemiologicznym, czy też inne jakieś tutaj pana kierują przesłanki w tym zakresie? Bo jeśli, dokończę, żeby już, jeśli te warunki, żebyśmy tym instytucjom, podmiotom gospodarczym nie przekazywali naszych danych osobowych, to ja też jestem za tym. Natomiast jeśli chodzi o to, że pan się obawia, że to głosowanie mogłoby być zagrożeniem dla życia i zdrowia, zresztą ja podzielam ten pogląd, ale pan się nie boi, czy pana ugrupowanie, którym pan kieruje, że wybory w Miosławiu mogą takie samo zagrożenie stanowić i państwo wystawiacie kandydata, gotowi jesteście stanąć do tej walki. Tutaj w Miosławiu one nie będą groźne, a 3 tygodnie wcześniej stanowią zagrożenie. No trochę hipokryzji chyba w tym jest, ale jeśli nie, to proszę to wyjaśnić. Ad vocem pan radny wnuk. Kolego Jarku, moje pobudki, jakimi się kierowałem w tym apelu, są takie, jak powiedziałeś, czyli przede wszystkim sytuacja w Polsce i pandemia i troska o zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy. A w drugiej kolejności troska o praworządność w Polsce, bo praworządność w Polsce jest łamana notorycznie. Sytuacja, jaką mamy dzisiaj obecnie, kampania wyborcza, wybory składają się jakby z dwóch części. Z kampanii wyborczej i z tego końcowego, finałowego dnia, którym się to jest święto demokracji, kiedy są wybory. I jeżeli nie ma tego pierwszego elementu, czyli nie ma kampanii wyborczej, nie ma możliwości prowadzenia tej kampanii, bo są ograniczenia, no to już jest złamany pierwszy warunek i z tego chociażby powodu nie powinny te wybory się odbywać. Jeżeli chodzi o udostępnianie danych osobowych, jeżeli ktoś próbuje przeforsować za wszelką cenę wybory kosztem właśnie nieprzestrzegania prawa, bo sytuacja, w jakiej dzisiaj jesteśmy, jest taka, że Poczta Polska apeluje do wójtów, burmistrzów o udostępnienie danych osobowych bez podstaw prawnych. Podstawą prawną będzie dopiero ustawa, która ma wejść w życie, jak zostanie podpisana przez prezydenta, czyli na jakiej podstawie wójt, burmistrz ma udostępnić moje dane osobowe. No nie ma takich podstaw prawnych. Ja jestem mieszkańcem gminy Miłosław, jestem Polakiem i uważam, że trzeba przestrzegać przepisów prawa. Jeżeli z Senatu nie wyszła jeszcze ustawa, którą zaproponował Sejm, prezydent tej ustawy nie podpisał, no to nie ma takiego prawa. W Polsce jeszcze mam nadzieję, że jeszcze w jakimś stopniu działa i obowiązuje konstytucja, obowiązują ustawy, obowiązują uchwały i tego należy przestrzegać. Także dziwię się koledze, że kolega się pyta jeszcze, dlaczego, jakimi pobudkami się kieruje. Tak? No, praworządność, proszę państwa, tu nie chodzi o to, czy ktoś uprawia kampanię wyborczą, czy nie uprawia, czy ma wygrać ten czy inny kandydat. Ma być przestrzegane prawo i przede wszystkim. Tak? Także nic tutaj do rzeczy nie ma, jaką organizacją kieruję, ani to jaką partię, jakiego kandydata popieram. Nie apeluję, aby na niego głosować, aby gdzieś się pojawiać. Nie jestem roznosicielem, nie wiem, jakiejś ideologii albo czegokolwiek. Nie wiem, co tam kolega sobie myślał. Chodzi tylko o to, że
jest okres pandemii, mógłby być wprowadzony stan klęski żywiołowej czy stan wyjątkowy, mogły wybory być odłożone, ktoś na siłę wprowadza gdzieś tam inaczej, innymi drogami jakieś zarządzenia, gdzieś sterowanie ręczne, bo minister nabędzie praw, będzie sam mógł wybierać, potem komisja. Ja powiem, że mając taką możliwość zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, tego nie zrobiłem, bo po prostu nie miałem sumienia. Tak jak nie przyszedłem na poprzednią sesję, bo uważałem, że to spotkanie nasze nie powinno mieć miejsca, powinno odbyć się zdalnie. No dzisiaj też mam takie odczucia, że też nie powinno mnie tutaj być, powinienem siedzieć przed laptopem i odbywać tą sesję przed laptopem. I uważam, że no okres pandemii jest okresem szczególnym. Tym się kierowałem. Ad vocem pan radny Jarosław Sobczak. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, kolego Andrzeju. Odpowiadałeś mi tak jakby wicepremierowi Sasinowi. Nie chodziło mi o to, czy one są legalne i w tych zarzutach. Natomiast chodziło mi o to, że stosujecie państwo podwójne jakby kryterium tej wrażliwości i odpowiedzialności. Przecież wybory w gminie też nie powinny się odbyć. Człowiek, który uzyskał tutaj równorzędny wynik z waszym radnym, a przegrał przez monetę, przez losowanie, powinien zostać, może nie automatycznie, bo przepisy prawa nie wskazują automatycznego objęcia mandatu w ten sposób, ale w związku z tym wydarzeniem losowym, jakie się przydarzyło naszemu koledze, którego już nie ma wśród nas, należało prosto, pan burmistrz, pan Andrzej, powinniśmy oddać ten mandat bez konieczności powoływania komisji, narażania mieszkańców na zdrowie, na ryzyko panu, który w tych wyborach wtedy miał równorzędną ilość głosów. I tutaj nie interesuje was, nie macie tej wrażliwości, tej ostrożności, tej takiej szacunku o zdrowie i jakby zapominacie o tym. Natomiast pięknie umiecie skrytykować to, co robi Sasin, to co, a tutaj postępujecie prawie dosłownie tak samo. No, znaczy nie tak samo, bo tutaj nie ma łamania prawa, tylko można było zrobić ten właśnie gest demokracji, pokazać, że jesteśmy w stanie zagwarantować to, co się wcześniej stało. Czyli chłopak już raz wygrał te wybory i trzeba było po prostu oddać mu to. Oddać mu, nie zgłaszać kandydatów. Dziękuję panie radny. Zanim ad vocem oddam głos panu radnemu Spychale, ja tego pana i tego komitetu nie widzę zarejestrowanego. Jeżeli chciałby stanąć, no to mogła być rozmowa, jeżeli zarejestrowałby ten komitet. Ja tego komitetu nie widzę. Ale to się ma, do tego mają się wybory. Że wybory może zgłosić się każdy, tak? Jeżeli zarejestruje komitet. Te wybory się już odbyły. Przecież macie tą świadomość, że te wybory się kiedyś odbyły. Ludzie zdecydowali, tak? Ale akt demokratyczny. No i trzeba to wygnąć w takiej sytuacji, jak jest tam pandemia, bo gdyby jej nie było, to może tak. Ale sobie uskutkować. Mamy wybranego człowieka, przegrał wybory, rząd monetę, nie to wracaj teraz. Ale przegrał ten rzut monetą. Gdyby to było w gminie powyżej 20 tysięcy, to pan doskonale wie, że z automatu weszłaby kolejna osoba. Mamy jednomandatowe okręgi, raz się wybory odbyły, jest możliwość wystartowania po raz drugi, więc został zgłoszony kandydat. Jeżeli ten pan chciałby startować, to po prostu wystartowałby w tych wyborach, tak? Komitetu nie widzę, widzę za to innego kandydata, kontrkandydata reprezentującego, znaczy w stosunku do klubu Razem dla Gminy Miłosław, ale tego pana, który startował, nie widzę, więc nie wiem dlaczego, może pełnomocnik by mógł więcej powiedzieć, kiedy był rejestrowany ten komitet, bo ja nie wiem, kiedy był rejestrowany, w jakim czasie, więc ten pełnomocnik klubu mógł więcej powiedzieć. Ale mówię, na tą chwilę tego kontrkandydata ja nie widzę i nie widzę, żeby był zarejestrowany. Dziękuję. Teraz ad vocem Adam Spychała do tego, co powiedział pan radny Jarosław Sobczyk. Ja tutaj bym chciał jakby powiedzieć słowa pana przewodniczącego. Komitet zarejestrowany został w ostatni dzień. Porozumienie dla gminy nie skorzystało nawet z prawa, jakie im przysługiwało, więc nie wiem, skąd te zarzuty tutaj są kierowane.
każdy może zgłosić komitet. Wystarczy pojechać do, poszukać 5 obywateli z prawem wyborczym i zarejestrować. Więc nie rozumiem zarzutu, tak jak już tu koledzy moi przedmówcy stwierdzili. Druga sprawa, terminu wyborów 31 maja uzupełniających nie wymyślił ani pan burmistrz Gruszczyński, ani pan przewodniczący, ani pan radny Andrzej Wnuk, więc według mnie są zarzuty bezpodstawne i jeżeli naprawdę tak kandydatowi Porozumienia zależało na tym, żeby dostać ten mandat, można było zgłosić komitet. Było to ogłoszone na stronie internetowej komisarza drugiego w Koninie, w gminie. Nie widzę tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ad vocem pan radny Jarosław Sobczak. No właśnie, zupełnie jakbym słyszał stronę rządową. Konstytucja, nie możemy łamać konstytucji, wszyscy mieli prawo, wszyscy mają prawo, wszyscy robią kampanię i tak dalej. Nie o to chodzi mi. Nie złamaliście prawa, jest wszystko okej. Zgłosiliście zanim nastąpiło zgłoszenie i już w mieście było wiadomo, kto ma być tym kandydatem. I chodzi mi o to, że tego państwo mieliście jakby to uszanować, już wcześniejszy akt demokratyczny, bo nie można wam zarzucić. Rzeczywiście, no przecież nie uczcie mnie, kto ustala termin i tak dalej. No wiem przecież, że nie pan Andrzej Wnuk. Dziękuję bardzo. Ale skoro państwo tego nie rozumiecie, to ja już na tym zakończę wypowiedź. Dziękuję. Mam pytanie do radnego Adama Spychały. Kiedy był rejestrowany komitet? Data. Dokładnej daty musiałbym odszukać, ale to był ostatni dzień, który komisarz przewidział. Nie. Później. To było w kwietniu? W kwietniu chyba, tak? Tak, w kwietniu. Dobrze, dziękuję bardzo. Poproszę o głos pana burmistrza. To zacznę od pytania pana radnego Pańczaka odnośnie śmieci z gospodarstw rolnych, czyli głównie folii porolniczych. My w chwili obecnej mamy podpisaną umowę na utylizację azbestu. Czekamy również na zatwierdzenie wniosku, który złożyliśmy w zeszłym roku odnośnie odbioru tych śmieci z gospodarstw rolnych i w chwili obecnej w związku pewnie z sytuacją, która panuje na terenie naszego kraju, nie uzyskujemy odpowiedzi ani wniosków, czy dostaniemy te pieniądze i w jakiej ilości w jakiej formie zostanie to zrealizowane. Odnośnie odczytów liczników, myślę, że nadal pewnie do końca maja będzie to działać w takiej formie jak w chwili obecnej. Również zastanawiamy się nad tym, ponieważ już mieliśmy sygnały też od mieszkańców, od państwa radnych, że nie działa to idealnie, że ten odczyt jakby zdalny czy prowadzony przez pracowników w formie ryczałtu może w przyszłości zrobić psikusa mieszkańców w takiej postaci, że te rachunki będą dużo wyższe. Myślę, że będziemy apelować do mieszkańców, może uruchomimy też dodatkowy telefon, żebyście państwo dzwonili i może zrobić tak z 2-3 miesiące odczyt, który będzie miesięczny, ale żeby zniwelować tą dużą ilość metrów wody, którą niektórzy mieszkańcy pobrali, mają za mało naliczone. Niektórzy pewnie może są takie sytuacje, że mają naliczone za dużo. Nie? To i odnośnie jeszcze też pytania pana Andrzeja Wnuka i zbierania deszczówki. Ja dzisiaj rano miałem okazję słyszeć w radiu, chyba w RMF, był prezydent miasta Poznania, również rozważał, ale nie miał takich już daleko idących pomysłów, żeby zakupić mieszkańcom zbiorniki do deszczówki. Mówił o tym, że ten problem będzie się powtarzał wszędzie i myślę, że w najbliższym okresie czasu samorządowcy wszyscy będą się przyglądać temu problemowi. My dzisiaj mamy dużo większe problemy, ponieważ martwimy się o to, jak będzie z dochodami gmin, jak to będzie wyglądać, czy mieszkańcy będą mieć pracę, w jakiej formie będziemy realizować budżet, czy państwo będzie pomagać rzeczywiście tak jak mówi. Więc w chwili obecnej zastanawiamy się z panią skarbnik i z całym referatem finansowym, jak realizować budżet. To pokaże nam najbliższe 2 miesiące, maj, czerwiec, bo w chwili obecnej za śmieci mieszkańcy płacą, nie ma z tym problemu. Zobaczymy, jak będą wpływać podatki, jak będą wpływać subwencje, udział w PIT-cie, który mamy przypisany według odpisu, ale już widzimy na przykład w miesiącu kwietniu wpłynął dużo mniejszy w porównaniu do zeszłego roku, a te pieniądze powinny już wpływać na poziomie dużo wyższym, więc też nie wiemy, jak się zachowa państwo i czy nie będziemy musieli robić korekty naszego budżetu ze względu na to, że będą
dochody nie do wykonania, czy zagrożone. Ja też jeszcze tu apeluję do radnych, bo tak przysłuchuję się tej dyskusji wywołanej przez pana Jarka niepotrzebnym emocjom. Myślę, że jeśli, tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, kolega Damian Lisiak chciałby startować, to na pewno by wystartował, na pewno by się do któregoś z komitetów zgłosił i na pewno ktoś by go wystawił. W chwili obecnej pana Damiana Lisiaka ani nie ma zgłoszonego komitetu, ani w dniu wczorajszym mijał termin zgłaszania kandydatów do komisji miejskiej. Nie ma nazwiska pana Damiana Lisiaka, więc myślę, że ta dyskusja i bicie piany jest bezpodstawne i niepotrzebne, żeby tutaj dzisiaj wywlekać czasy czy słowa, które ja przypominam, na przykład pierwszą sesję, na której pan Damian Lisiak był zaangażowany. Zresztą jakby pan dobrze popatrzył, to przez ostatnie 3 miesiące kadencji 2014-18 pan Damian Lisiak aktywnie uczestniczył w każdej sesji, zadawał pytania, przysyłał pisma do biura rady, interesowały go wszystkie sprawy samorządowe gminy Miłosław. Na sesji, gdzie zaprzysiężano radnych, burmistrza, składaliśmy przysięgę, wybierano Radę Miejską, czyli jej prezydium. Pan Lisiak również deklarował, że będzie bacznie się przyglądał sytuacji naszej gminie i obserwował, jak nowa rada pracuje, jak nowy burmistrz pracuje. Myślę, że to były słowa ostatnie, które wypowiedział, ponieważ więcej razy na tej sali sesyjnej go nie widziałem. Nie zadał żadnego pytania ani w formie pisemnej, ani ustnej, ani do burmistrza, ani do radnych. Wcześniej go interesowały, dlaczego zadłużamy gminę, dlaczego wzięliśmy obligacje, a nie kredyt. Interesowały go różne tematy związane z samorządem. Ktoś go musiał tym pewnie inspirować, a w chwili obecnej pana Damiana Lisiaka, tak jak panu powiedziałem, na tej sali nie widzę i nie widziałem. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Proszę, pan radny Jarosław Sobczak. Panie burmistrzu, to się wszystko zgadza, ale chodzi o taką dżentelmeńskość w tym wszystkim. Państwo powinniście powiedzieć, panie Damianie, kolega, ja go nawet nie znam. Ja osobiście tego czeka nie znam i przypuszczam, że pewnie by nie wystartował. Ale trzeba było zapytać się. Może chcesz, znacie się tutaj. Nie wystawiacie już iż w szumem publicznym kandydata, doskonałego zresztą, bardzo dobrego kandydata. Chodzi mi o ten sposób prowadzenia polityki. Zarzucamy Warszawie, zarzucamy politykom innych opcji, natomiast sami robimy to samo. Panie Andrzeju, do pana miałem jedno zdanie powiedzieć. Czy pan wystawił kandydatów z waszego ugrupowania do komisji obwodowej, komisji wyborczej w wyborach samorządowych? Bo pan przed chwilą mówił, że pan na wyborach prezydenckich nie szastał zdrowiem, nie miał pan sumienia. A czy pan wystawił, czy w składzie komisji, obwodowych komisji wyborczych do wyborów uzupełniających są przedstawiciele pańskiego komitetu? O czym my mówimy, panie Andrzeju? Panie radny Wnuk, proszę włączyć mikrofon, dobrze? Tak, zgłosiliśmy. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan radny Adam Spychała zrezygnował. Znaczy ja może odpowiem, ponieważ do komisji obwodowej, które pan Jarek powiedział, komitet Razem dla Gminy jeszcze nie zgłosił nikogo, ponieważ jest termin do poniedziałku, czyli do czwartego. Zgłosił za to 5 osób do komisji miejskiej. Komitet Wspólna Gmina również zgłosił 5 osób do komisji miejskiej, która od wczoraj pracuje i organizuje wybory uzupełniające, które odbędą się 31 maja. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu 8. Wolne głosy i informacje. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać w tym punkcie głos? Nie widzę, zatem przechodzimy. Proszę, panie burmistrzu, nie widzę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, na każdym stole dzisiaj zostało uszykowane 14 sztuk nowego wydawnictwa Ziemia Miłosławska. Dotyczy to powstańców wielkopolskich z terenu gminy Miłosław. Macie państwo wspaniałą, unikatową książeczkę. Proszę o zapoznanie. Jest to pierwszy tom, zaczyna się w sumie drugi od drugiego, ale będą 3 tomy
będzie później kolejna publikacja, pierwszy i trzeci tom dokończenia. Myślę, że warto sobie przeczytać wspomnienia osób, które miały okazję brać udział, ale też również rodzin najbliższych powstańców wielkopolskich. Chciałbym również poprosić pana przewodniczącego komisji rewizyjnej, ponieważ wpłynął dzisiaj z Regionalnej Izby Obrachunkowej opinia o wykonaniu budżetu. Można by zacząć prace związane z absolutorium, ponieważ w chwili obecnej nie jest wydłużony jeszcze termin. Mówiło się o tym, że wydłużą termin związany z udzieleniem absolutorium. W chwili obecnej nie ma, więc dobrze by było, żeby komisja rewizyjna rozpoczęła pracę nad przygotowaniem wniosku o udzielenie absolutorium. Odnośnie, jeszcze miałem zapisaną informację odnośnie odmówienia, to już państwu mówiłem. I również też tu do państwa chciałem przekazać informację. Zbliża się rata podatków lokalnych. Będziemy też, bo sołtysi już pytają, żeby najchętniej zachęcić mieszkańców do tego, żeby płacili te podatki kolejną ratę zdalnie, więc też do państwa apeluję, jeśli będą pytania, to chcielibyśmy, żeby jak najwięcej, czy największa ilość mieszkańców zapłaciła na konta w banku, żeby to odbyło się w sposób w miarę bezpieczny, bo wiemy, że nie wszyscy sołtysi będą chcieli przyjmować bądź chodzić po gospodarstwa domowych i zbierać pieniążki w maju. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Ja mam tylko jeszcze jedno pytanie do pana. Wszystkie imprezy majowe, czyli 3 maj i obchody 30. rocznicy powstania samorządu, odrodzenia się samorządu, rozumiem, że są odwołane, tak? W chwili obecnej wszystko, co miałoby się odbyć w miesiącu maju, jest odwołane. Mamy na czwartek zaplanowane skromne złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Wiosny Ludów wspólnie z dyrekcją Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów, ale tutaj w bardzo skromnej podstawie. Rozważamy cały czas jeszcze odwołanie Dni Miasta. Zastanawiamy się nad dożynkami. To, co możemy, prosimy również stowarzyszenia, które złożyły wnioski o dofinansowanie organizacji różnych imprez, eventów w okresie letnim, również o rezygnowanie. Ostatnio Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych również złożył wniosek o nieorganizowanie w tym roku zawodów gminnych OSP, więc myślę, że w najbliższym okresie czasu tych imprez będziemy odwołać wiele. My już tutaj wspólnie z Referatem Rozwoju i Promocji podjęliśmy też decyzję, że impreza związana z leciem samorządu zostanie przeniesiona na 2021 rok, ponieważ pewnie już nie będzie w tym roku okazji. Wiemy, jak długo się potoczą losy tej naszej pandemii, jak to długo będzie trwało. Ja również, bo może nie mówiłem, a kolega radny będzie miał pytanie na kolejnej sesji, że nie poinformowałem państwa, że odbył się konkurs na skarbnika, który z dniem 1 sierpnia obejmie stanowisko w gminie Miosław. Odbył się w zeszłym tygodniu konkurs, startowała w tym konkursie jedna pani skarbnik jednej z podpoznańskich gmin, mieszkanka gminy Krzykosy. Jest to pani Jolanta Elitka i ona obejmie stanowisko skarbnika w naszej gminie w dniu 1 sierpnia 2020 roku. Pani Alina Kociemba będzie pracować u nas do połowy lipca. Od 1 czerwca będzie wybierać zaległy urlop, więc już i prawdopodobnie w pracy od 1 czerwca nie będzie. To również informuję, ponieważ pewnie w najbliższych dniach takie informacje pojawią się w mediach, żeby kolega radny nie miał znowu pretensji, że dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Jeszcze pan radny Andrzej Wnuk. Ja bym chciał prosić, aby komisja rewizyjna została, to umówimy zaraz termin posiedzenia w sprawie absolutorium. Dobrze? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, no przechodzimy do punktu 9. Zamknięcie sesji. Zamykam 23. sesję Rady Miejskiej w Miosławiu. Dziękuję wszystkim za przybycie.